Witam w prezentacji 48 numeru samochodów wojskowych II wojny światowej od De Agostini. W tym numerze typ 170VW136. Czterdziestym ósmym modelem w kolekcji jest typ 170V136. Model otrzymujemy w gablotce wraz z podstawą. W formie tła mamy zdjęcie. Na odwrocie mamy dane techniczne pojazdu. Model jest modelem samochodu średniej długości. Ma pełen dach. Trójkątnie wystający przód, obok płotniki połączone ze stopniem przy drzwiach, jest w kolorze żółtym. Z przodu ma atrapę chłodnicy, dwa obudowane reflektory na płotnikach, z przodu zaokrąglony zderzak, oznaczenia, w tyłu ma pokrywę bagażnika, światła, zderzak, tablice, koło zapasowe. U góry zaokrąglone okienko, ma dwie pary drzwi, z przodu otwierane do tyłu, z tyłu do przodu. W środku z przodu ma dwa fotele, z tyłu kanapę, kierownicę, z przodu ma jedną szybę z dwoma wycieraczkami, lusterko tylko po stronie kierowcy, maskę dzieloną na dwie części. Po bokach maski ma ożebrowania. W spodniej części ma wytłoczoną skalę i namalowany model. Elementy ramy, silnika, wału napędowego tylnego mostu, układu wydechowego z tłumikiem. Numer 48. W tym numerze typ 170VW136. W środku mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu. Typ 170VW136. Model 170V produkowany przez koncern Mercedes-Benz w latach 1936-1942 był samochodem, który pomimo przeznaczenia na rynek cywilny masowo trafił do jednostek Wehrmachtu. Wśród różnych wersji nadwozia Armia Rzeszy Niemieckiej najczęściej wykorzystywała czterodrzwiowe limuzyny. Światowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 1929 roku, dotknął również niemieckie firmy motoryzacyjne, w tym koncern Mercedes-Benz. W takich trudnych okolicznościach przedsiębiorstwo to zdecydowało się na zmianę strategii biznesowej i wprowadzenie na rynek nowego samochodu klasy średniej, bardziej przystępnego cenowo niż produkowane przez nią modele luksusowe. Pojazd ten, a mianowicie model 170, powstał na podwoziu W15 i był wytwarzany przez prawie 6 lat między 1931 a 1936 rokiem, kiedy to do sprzedaży wprowadzono nową wersję model 170V. Udany model. W ulepszonym wariancie zastosowano podwozie W136 dłuższe niż W15. Układ napędowy znajdował się z przodu pojazdu, a więc z tego powodu do nazwy nowego modelu dodano literę V od niemieckiego słowa Wurm, przodu. To oznaczenie odróżniało go także od modelu 170H innego samochodu w gamie Mercedesa-Benza. Silnikiem umieszczonym z tyłu, który pojawił się w 1936 roku, model 170V był kolejnym wielkim sukcesem sprzedażowym prestiżowej niemieckiej firmy wysoka jakość średniej klasy. Mamy zdjęcie informacji, że typ 170V miał bardzo dużo do zaoferowania w niezwykle niskiej jak na owe czasy cenie. Bardzo przydatny dodatek.
Mamy zdjęcie i informację, że takie reflektory były montowane we wszystkich typach pojazdów, od samochodów osobowych po ciężarówki i auta pancerne. Kabriolet. Mamy zdjęcia i informacje, że ta wersja także była używana w niektórych jednostkach wojskowych. Na tym egzemplarzu modelu 170V widnieją charakterystyczne czerwone krzyże. Lampy szlakowe NOTEK. W samochodach Mercedes 170V używanych przez niemieckie służby zbrojne wprowadzono bardzo niewiele adaptacji. Poza przemalowaniem ich na kolor lub wzór maskujący właściwy dla danej jednostki, jedna z najczęstszych modyfikacji polegała też na montowaniu lamp szlakowych systemu NOTEK, które umożliwiały poruszanie się w nocy. Zastosowanie systemu NOTEK miało nie dopuszczać do ewentualnego wykrycia i zaatakowania niemieckich pojazdów, na przykład przez samoloty wroga. Zawsze w dobrym stylu. Mamy zdjęcie i informację, że trudna codzienność nie zabiła marzeń ludności cywilnej podczas wojny. W katalogach mody damskiej oferta została dostosowana w taki sposób, by pozwolić kobietom elegancko się zaprezentować nawet podczas kilkudniowego urlopu lub innego wyjazdu. Rodolfo Graziani, oddany sojusznik. Mamy zdjęcie Graziani po prawej z niemieckim marszałkiem Albertem Kesselringem w 1943 roku. Ich współpraca trwała do końca wojny. Niekwestionowany lider. Mamy zdjęcie Rodolfo Graziani, który zajmował najwyższe stanowiska wojskowe w czasie wojen kolonialnych. Podczas II wojny światowej objął dowodzenie nad siłami zbrojnymi Włoskiej Republiki Socjalnej. Literatura i film. W latach 1929-1948 Graziani napisał kilka książek. Wśród nich wyróżniają się jego wspomnienia wydane po raz pierwszy w 1947 roku pod tytułem Hot Defenso la Patria. Broniłem ojczyzny. Jego pobyty w Afryce w okresie międzywojennym posłużył za interpretację do napisania scenariusza do filmu Lew w pustyni, amerykańskiej produkcji w reżyserii Mostapy Akada, opowiadającej o oporze rdzennych plemion Libii przeciwko włoskiej okupacji. Mamy zdjęcia modelu z jego danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli KFZ 13, Niemcy 1937. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.